Jak? Special Brauerei Schierlinger. Jak to się czyta jeszcze raz? Special Brauerei Schierlinger. Schierlinger. Special Brauerei Schierling pod Redersburgiem. Cześć, witajcie w kolejnym danym poniedziałku. Dzisiaj przed kamerą ze mną Jasiński. W czasie pracy barman i menadżer Ministerstwa Browaru na Ratajczaka, a po godzinach piwny bloger, który jest pomysłodawcą bilionerów, których możecie oglądać na naszym fanpage'u. Do tej pory tak było, bo od przyszłego tygodnia bilionerzy będą w każdy czwartek o 19.30 na grupie Piwny Przewodnik. Więc jeśli lubicie sprawdzić swoją wiedzę w tematach piwnych, wpadajcie czwartek 19.30 i spróbujcie razem z gościem Jasia odpowiedzieć na pytania. A ze mną, jak zawsze, colany poniedziałek, gospodarz tego miejsca Grzegorz Sachurski, czyli poznańska alfa i omega wiedzy piwnej, sędzia, sensoryk, fan dobrego piwa, no i człowiek, który przybliża wam te style, o których nie macie za dużo pojęcia, a na pewno wyciągnie wiele ciekawostek. Grzesiu, co przygotowaliście dla nas? Dzisiaj przedstawiłem wam niemiecki styl Roggenbier. Jest to piwo w Polsce nazywane piwem żytnim, choć gdzie niegdzie za granicą mogliby się nie zgodzić, bo piwa żytnie za granicą to jest dosyć duża, szeroka kategoria. Bardziej często są brane jako Sachti, które też są robione z udziałem żyta, czy India Pale Ale, Rye India Pale Ale, które są robione również z dodatkiem dużej ilości żyta. Oprócz tego, jako żytnie piwa za granicą, niektórzy uważają kwasy chlebowe, co mogą być trochę kontrowersyjne, bo nie są robione konkretnie ze słodu, tylko z chleba żytniego i są niskoalkoholowe, więc tak naprawdę bezalkoholowe żytnie piwo może być, jak dla mnie. Lubisz kwas chlebowy? Nie, nie lubię, ale lubię żytnie piwo. To wspaniale. Jasiu, jakie znasz polskie żytnie piwa? Po pierwsze, Browar Stu Mostów, seria Wrocław, tudzież WRCLW, Roggenbier, Pinta, apetyt na życie, Cichy Wieczór, Browar za miastem, Browar Jarocin, też Roggenbier. No i clue naszego dzisiejszego nagrania jako przedstawiciel, czyli Gościszewo i... Sołtys. Mamy tutaj oto pięknego Sołtysa. 5,2 alko, piwo żytnie, nie jest Roggenbier. A pamiętasz Żytorillo? Tak, ale Żytorillo to było Rye India Black Ale. Black Ale? Black Ale. Ono było Black, faktycznie. Później Pinta zmieniła to po prostu na Rye Vipę. To miało premierę w tym samym czasie. Jeżeli chodzi o szkło do tego stylu, to najlepszy jest klasyczny nonik, szklanka taka typowa do piwa, ewentualnie szklanka do pszenicy. W Niemczech klasycznie serwuje się też w kuflach, więc mamy ze sobą szkiełka do pszenicy, nonik, kto co lubi. Parametry tego piwa to BLG, czyli tak zwane plato, czy też ekstrakt, to jest od 11,5 do 13,7. Alko jest na poziomie od 4,5 do 6%, czasem ciutkę mocniejsze. Goryczka nie za wysoka, 10-20 IBU, maksymalnie 25. Kolor taki dość ciemno-miedziany, wchodzący w brązową miedź, przez jakieś tam czerwone takie wszystkie refleksy i tak karminowy ładny czasem. W sensie nie taki karminowy jak lambik wiśniowy, ale taki z czerwonymi przebłyskami, z miedzianymi takimi przebłyskami. Jeśli chodzi o historię tego piwa, to żyto w ogóle jest dostępne w naszym regionie, czyli w takiej północno-wschodniej Europie od dawien dawna. Jest to zboże dość odporne, czy na trudne warunki atmosferyczne typu mróz, czy na przykład na słabe ziemie. Dlatego często było uprawiane w rejonach górskich. Też było często używane do produkcji chleba. Dlatego od zawsze tak naprawdę było używane w piwach. Nie wiem, czy pamiętacie, w odcinku o piwie pszenicznym opowiadaliśmy o prawie czystości składu. Reinheitsgebot. Dokładnie, ja w niemiecki nie do końca umiem, więc wolę, jak ktoś to za mnie wymówi. 1516 rok, nie tak dawno mieliśmy 500-lecie tego prawa. No, mówiło o tym, że piwo można zrobić tylko ze słodu jęczmiennego, żadnego innego, tylko jęczmiennego, chmielu i wody, wtedy jeszcze nie znano drożdży. Wilhelm IV, książę bawarski, tak zdecydował. I od tamtego czasu piwo żytnie zniknęło z kufli
Niemców, głównie Niemców, bo w innych częściach podejrzewam, że coś było robione, ale nie było już tak popularne. I dopiero w XX wieku, pod koniec lat 80. niemiecki browar, pamiętasz jaki? Specjal Braue Schillinger pod Regensburgiem. Uważał pierwszego współczesnego Roggenbiera, ale do tej pory styl ten w Niemczech nie jest zbyt popularny. Jak widzieliście, u nas też jest tylko kilku przedstawicieli na rynku, więc piwo nie jest jakoś super rozchwytywane i popularne. Styl ten nie jest popularny być może dlatego, że żyto zawiera w sobie dużo beta-glukanów i mocno kleikuje, przez co utrudnia filtrację i nie jest to proste. Jest to ciężka procedura, która ciężko się przedłuża. Zobaczmy, jaki jest efekt finalny tej ciężkiej pracy piwowarów i często wydłużonej filtracji. Przed nami sołtys z browaru Gościszewo. Jeden z najbardziej regularnych Roggenbierów dostępnych na rynku. Jeden także z chyba z najbardziej równych, jeśli chodzi o poziom przez tyle lat, kiedy się pojawił. Ja mam jeszcze bardzo duży sentyment do Roggenbiera z Wrocławia właśnie. Też jest właśnie w miarę często dostępny. Zacznijmy może od wyglądu. Piana kremowa, gęsta, kremowa w barwie, bardzo gęsta, trwała, ładnie się utrzymuje. Fajnie oblepia szkło, bardzo, bardzo ładnej struktury. Kolor miedziany, taki czerwony, opalizujący, lekko brązowy. Piwo lekko mętne, bo przelane z drożdżami. Możecie tak jak w piwach pszenicznych albo przelać drożdże, albo ich nie przelewać, w zależności jaką wersję lubicie. Jeśli chodzi o aromat, co czujesz? Tak sobie w międzyczasie, jak opowiadałeś, zawąchnąłem do szklanki. Troszkę pieczonego chlebka, trochę tego, co jest w wajcenach, czyli goździków, więcej aniżeli banana, ale jest to zaznaczone. Na pewno troszkę karmelu też takiego wychodzi, takiej słodyczy. Generalnie aromat bardzo zbliżony do wajcena, ale ma właśnie ten dodatek czegoś jeszcze, co go wyróżnia. Właśnie tutaj jest, chodzi tak jak w wielu piwach, o uzyskanie pełni balansu i głównie w aromacie czujemy takie nuty odsłodowe, właśnie lekkie melanoidy. Do tego dochodzą te wszystkie charakterystyczne cechy żyta, które są, żyto jest jedyne w swoim rodzaju, wnosi bardzo dużo do piwa, jeśli chodzi o aromat i smak. Czujemy tutaj taki razowy chleb, taką skórkę razowego chleba bym nawet powiedział, można czuć pumpernikiel, to jest bardzo moim zdaniem trafne porównanie. To fajnie balansuje właśnie z taką przyprawowością, właśnie z tymi fenolami goździkowymi pochodzącymi z pracy drożdży. I pojawiają się też estry, tak jak mówiłeś, typowe dla pszeniczniaków, czyli jakiś banan, może być gruszka, może być jabłko, cytrusy troszkę. No i w tle gdzieś zupełnie delikatnie takie ziołowo-trawiaste aromaty szlachetnych chmieli, raczej tych kontynentalnych, tych naszych, czyli niemieckich. Czyli Tettnager, Hallertau i tak dalej. Dokładnie tak. Dodałbym do tych twoich estrów jeszcze gumę balonową. To w mojej opinii częściej pojawia się w Roggenbierach, aniżeli w Weizenach. Tak, ale jest tak tutaj bardziej wyczuwalna, bardziej podkreślona. W smaku dla mnie Roggeny zawsze były takie gęste, gładkie. To jest właściwie takie odczucie w ustach, ale w smaku przewija się dokładnie to samo, czyli też taki posmak pumpernikla uzupełniany gdzieś delikatnie tą przyprawowością goździka. Też pojawiają się estry, właśnie banany, może być guma balonowa i to wszystko się ładnie razem komponuje. Goryczka nie za wysoka, piwo w pierwszym odczuciu raczej słodkie, potem przechodzi w taki wytrawny finisz. Jeżeli już chodzi o odczucie ustach, to piwo dość mocno wysycone, mocno nagazowane, ale bardzo pełne, takie okrągłe, świetnie to wszystko się uzupełnia. Jest takie lekko oleiste, bym powiedział, to chyba wpływ żyta jest taki. Tak jak mówiłeś o przefiltracji właśnie, że żyto sprawia to, że jest takie ciężko przefiltrować, jest takie kleiste sam zacier i tutaj właśnie to czuć, że tą oleistość. Jeśli chodzi o surowce, to tak jak wspominałem, głównie słód żytni do 60%, niektórzy dają 65%, ale to już są mistrzami warzelni, że tak powiem, to już nie jest jazda dla laików.
Chodzi o to, że słód żytni nie ma łuski, ma dużo beta-glukanów, przez co wytwarza dużo takich gumowatych substancji i zacier może przybrać formę nawet kisielu. Jest tak gęsty, że bardzo trudno to później przefiltrować i filtracja potrafi trwać godzinami. Zdarzyło się nawet przy jednym Rock and Beerze, który był ważony na początku działalności pewnego browaru, że połamały się sita, w sensie się wygięły, bo cała ta masa z filtratu była tak duża, że sprzęt nie wytrzymał. No ale jak próbować sprzęt, to ciężkim piwem. Poza tym można użyć słodów jasnych, można użyć jakichś słodów specjalnych, jakichś czekoladowych, żeby trochę przyciemnić. Nie przesadzajmy z palonymi, bo nuty palone w Rock and Beerach to błąd. Drożdże typowe dla piw pszenicznych bawarskich, czyli dające takie ostre aromaty fenolowe, sporo banana, czyli estrów, sporo jakichś gum balonowych, tak jak wspominałeś, jabłko, gruszka. Do tego chmiele szlachetne. Może być polski Magnum na goryczkę, może być Halleutauer. Podsumowując, piwo bardzo zbliżone do Dunkelweizena, czyli do ciemnej pszenicy, z większą pełnią i charakterystyczną żytnią ostrością i takim posmakiem właśnie tego pumpernikla, takiego ciemnego, razowego, żytniego chleba. Rodowód jest typowo niemiecki, z okolic Bawarii. Szkło, nonik, prosta szklanka do pszenicy, może być kufel, tak naprawdę najprostsze szkło, jakie do tego jest, to pasuje. Najlepiej podawać je w temperaturze 8-13 stopni. Dla mnie osobiście to piwo bardzo kojarzy się z pobytem na wsi, ze żniwami, z sianokosami, po takim ciężkim dniu pracy na wsi, już pod wieczór, żeby móc sobie spokojnie wypić piwo i nie przejmować się tym, że coś jeszcze na nas czeka. No właśnie Roggenbier jest dla mnie takim idealnym rozwiązaniem, taki chill, sierpniowy, ciepły wieczór. Jak już cała praca jest zrobiona, to można takiego dobrego piwa się napić. Jeżeli chodzi o food pairing, to Roggenbier jest dosyć wyrazisty piwem, nie jest obojętnym, więc raczej intensywne potrawy, jakieś wędzone szynki, tudzież ryby, potrawy z grilla, ale raczej takie z większą pikantnością, trochę bardziej ostre, wykręcone. Jak coś do czegoś słodkiego, to też raczej do czegoś bardziej konkretnego, nie wiem, jakiś jabłecznik z cynamonem, coś w ten deseń będzie najlepsze. To było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się podobało, to zasubskrybujcie, dajcie lajka, dzwoneczek i do zobaczenia w kolejnym poniedziałku. Do zobaczenia.